Jak w jedną tej głodze nie przesiedź ciasna gotka z naszym głęsca, a jest z nami w studio Marcin Majek, zastępca wójta gminy Kosakowo. Witamy serdecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. O tym, co w tej gminie się dzieje, będziemy rozmawiać przez najbliższe kilka minut i zacznijmy może od Pogórza, w którym, no właśnie, które rozwija się, jeżeli chodzi o między innymi tereny rekreacyjne, w ramach jakiego zadania tutaj jest to realizowane i co konkretnie tam, o co konkretnie Pogórze się wzbogaciło. Dokładnie tak. Ostatnio wizytowaliśmy tereny rekreacyjne. To jest teren około 0,5 hektara terenów publicznych gminnych, które są realizowane nie przez gminę Kosakowo, tylko przez inwestora, przez spółkę Eurostyl, która buduje osiedle Buforta. W ramach tego osiedla mają powstać publiczne, ogólnodostępne tereny rekreacyjne, głównie dla dzieci. Będzie wielofunkcyjne boisko, będzie skatepark, tor rolkarski, będzie zbiornik retencyjny, plac zabaw dla dzieci. Wszystko to, gdzie mieszkańcy będą mogli spędzić wolny czas. Nie tylko z osiedla, które się buduje, ale z całego tak naprawdę Pogórza każdy będzie mógł przyjść i spędzić miło wolny czas. Czyli takie miejsce użyteczności publicznej. Dokładnie tak. Dobrze, więc to jest zadanie, które dotyczy Pogórza. Tutaj w ramach zadania również zbudowano zbiornik retencyjny na wody opadowe. To jedna z rzeczy, które dzieją się w gminie. Natomiast jeżeli chodzi o bieżące inwestycje, to przede wszystkim, no jak zawsze, inwestycje drogowe, prawda? Tak, panie redaktorze. Inwestycje drogowe to są chyba najważniejsze inwestycje. To są takie najbliższe chyba dla wszystkich mieszkańców, bo wszyscy coraz więcej czasu spędzamy na drogach, coraz więcej czasu w samochodach, każdemu się śpieszy i te inwestycje drogowe są chyba najpilniejsze. W chwili obecnej tak naprawdę już jesteśmy na finiszu bardzo dużej inwestycji drogowej, czyli przebudowy skrzyżowania w Kosakowie, czyli dróg Chrzanowskiego i Rzemieślniczej. Jest to zadanie realizowane wspólnie ze starostwem powiatowym w Pucku. Wartość zadania to jest prawie 2 miliony złotych. W tej chwili już tak naprawdę trwają ostatnie prace kosmetyczne, ale to było bardzo ważne skrzyżowanie, gdyż ono było bardzo kolizyjne, było źle ułożone. Tak naprawdę tworzyliśmy cały nowy układ drogowy i teraz myślę, że mieszkańcy już będą zadowoleni, będzie można płynnie się po tym skrzyżowaniu poruszać. Mhm. Przejdźmy teraz do terenów nadmorskich, czyli Rewa. Tam powstaje nowy bosmanat. O czym mowa? Tak, jest to zadanie, które jest dofinansowane w ramach programu Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej. Gmina Kosakowo otrzymała dofinansowanie dość spore na to zadanie. W chwili obecnej jesteśmy na takim etapie, że mamy już wybraną ofertę na budowę bosmanatu. Jest to kwota blisko 1,5 miliona złotych. Ten bosmanat powinien powstać mniej więcej do końca przyszłego roku. Obiekt zlokalizowany głównie pod kątem żeglarskim, ale nie tylko, również dla mieszkańców. Będzie tam też coś w stylu świetlicy sołeckiej, także każdy z mieszkańców będzie mógł tam coś dla siebie znaleźć, ale chcemy przede wszystkim też rozwijać żeglarstwo. Coraz częściej mamy coraz więcej stowarzyszeń, które działają pod kątem żeglarskim, coraz więcej miłośników. Cała gmina leży, że tak powiem, nad akwenem Zatoki Puckiej, także żeglarstwo jest tam naprawdę bliskie i to jest jedno z tych zadań, które chcemy realizować. Oprócz tego zadania mamy też w planach przedłużenie pomostu w Rewie. W tej chwili to jest taki bardzo krótki pomost. On ma być przedłużony prawie do 100 metrów. Też chcemy to w najbliższym czasie realizować. Także to jest cykl takich działań w rozwoju żeglarstwa. Czyli gmina Kosakowo zdecydowanie ma morski charakter. Zdecydowanie tak. Dobrze. Kolejna sprawa, o której chciałbym tutaj porozmawiać, to sprawa zgłaszana, można powiedzieć, przez internautów, przez mieszkańców Dębogórza wybudowania. Często podnoszą problemy rowów melioracyjnych, które są zarośnięte i wymagają w ich przekonaniu prac. Czy tutaj gmina zajmie się tym problemem? Tak, to jest dosyć złożony problem. Już niejednokrotnie jakby zabierałem zdanie w tym temacie. Rowy melioracyjne są ogólnie w zarządzie Polskich Wód. Polskie Wody powinny wyczyścić te rowy. Skuteczność tego czyszczenia nie będę w tej chwili oceniał. Natomiast gmina Kosakowo nie pozostaje bierna. Po pierwsze, bierzemy na siebie ciężar i zlecamy bieżące czyszczenie tych rowów. Zrobiliśmy takie czyszczenie na wiosnę tego roku i teraz na jesieni chcemy powtórzyć. Już w tej chwili trwają prace wyczyszczenia rowów melioracyjnych w miejscowości Kazimierz, czyli ciąg dalszy. I na pewno na jesieni chcemy także wyczyścić rowy w Dębogórzu w budowaniu, żeby one były drożne. Natomiast niezależnie od tego, pracujemy nad takim wspólnym projektem z miastem Gdynia i z miastem Rumia, gdyż te rowy są na pograniczu tak naprawdę trzech samorządów i chcemy przystąpić do takiego dużego programu przebudowy tych rowów, udrożnienia, czyli to jest Cisowska Struga, Konito Pleniwy i Zagórska Struga, żeby te wszystkie rowy na tyle udrożnić, żeby woda mogła swobodnie spływać docelowo do Zatoki Puckiej. Większość tych wód tak naprawdę faktycznie nie jest z gminy Kosakowo, tylko ona spływa z Gdyni i z Rumi do nas. Także gdzieś to jest wspólny problem. Te rowy są na pograniczu trzech samorządów. Wspólnie na ten temat pracujemy. Mhm. Teraz przejdziemy do drugiej części naszej rozmowy. Przypomnę, naszym gościem jest Marcin Majek, zastępca wójta gminy Kosakowo i również kandydat na wójta w zbliżeniu
zbliżających się wyborach. Jakie są pańskie plany na kadencję, jeżeli oczywiście obejmie pan ten urząd? Plany są tak naprawdę bardzo ambitne, ale realnie skrojone. Tak naprawdę układając cały program wyborczy, przede wszystkim wzięliśmy pod uwagę możliwości budżetowe na najbliższe 5 lat, możliwości pozyskania ewentualnego dofinansowania i na tej podstawie skroiliśmy tak naprawdę chyba najbardziej realny program wyborczy. Koncentrujemy się na wielu płaszczyznach. Może zacznę przede wszystkim od edukacji i oświaty. Coś, co już omówiliśmy od dłuższego czasu, chcemy wbudować szkołę w Pogórzu. Czekamy w tej chwili na rozstrzygnięcie ofert. Chcemy, żeby w 2020 roku powstał nowy obiekt nowej szkoły w Pogórzu, żeby dzieci przeprowadzić ze starej, już bardzo malutkiej szkoły do nowoczesnego obiektu. Wybudowanie tej szkoły spowoduje nam, że powstaną nam 4 szkoły podstawowe, czyli obecna gimnazjum stanie się kolejną szkołą podstawową, czyli będziemy mieć 4 podstawówki, czyli więcej miejsca dla uczniów w naszej gminie. Dodatkowo przedszkola. Już w tej chwili mamy bardzo duży problem, bo tak naprawdę mamy jedno przedszkole samorządowe z prawdziwego zdarzenia. Chcemy wybudować następne przedszkola. Na pewno chcemy w miejscowości Pogórze. Chcemy je zlokalizować blisko nowych osiedli. Tam jest najwięcej młodych rodzin z małymi dziećmi. Tam jest to najbardziej potrzebne. Oczywiście to przedszkole nie będzie tylko dla Pogórza, tylko będzie też dla innych miejscowości, bo to będzie przedszkole samorządowe. Drugie przedszkole chcemy zrobić na pewno w Mostach. Tam jest też bardzo rozwijający się teren, też duże problemy. W tej chwili mamy jedno malutkie przedszkole w Rewie, tam chcemy budować następne przedszkole. Następnie duży nacisk kładziemy na infrastrukturę drogową, właściwie i nie tylko. Drogową chyba przede wszystkim. Mamy kilka takich flagowych projektów drogowych, które chcemy zrealizować. Jest to budowa ulicy Kościuszki, budowa ulicy Chmielnej Paska z Dębogórza do Suchego Dworu. Mamy cały taki układ drogowy ulicy Złote Piaski w Kosakowach. No i planujemy bardzo dużą inwestycję, na pewno w porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich i Zarządem Dróg Powiatowych, czyli obwodnica Pierwoszyna, czyli połączenie z Kosakowa do Mostów, trochę omijające Pierwoszyno. To są najważniejsze inwestycje drogowe. Oprócz tych dużych inwestycji drogowych, na pewno mamy całą sieć, z których nie będę teraz wymienił, takich mniejszych inwestycji drogowych, które są najbliższe, że tak powiem, mieszkańcom, bo często przebiegają przed ich posesjami, żeby każdy mógł normalnie do własnej posesji dojechać, do własnego domu. Oprócz tego inwestycje w żeglarstwo, to co już wcześniej wspominałem, Bosmanat, przedłużenie pomostów. W tej chwili pracujemy też nad rozwojem Mechelinek. Chcemy rozszerzyć zakres przystani morskiej. Pracujemy też nad wspaniałym projektem Ekomarina. Jesteśmy na etapie ukończenia takiej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla całego tego obszaru. Wspaniały projekt. Mamy już wstępne decyzje zezwalające na takie inwestycje. Na pewno będziemy na ten temat bardzo mocno pracować. Bardzo ważny temat. Zaopatrzenie w wodę. Mieliśmy w tym roku suszę. Mieliśmy problemy w kilku miejscach z zaopatrzeniem w wodę mieszkańców. Już podjęliśmy bardzo szybko konkretne działania. W tej chwili już mamy ofertę na modernizację głównej hydroforni w Kosakowie. Już trwają prace modernizacji hydroforni w Mostach. Docelowo chcemy zmodernizować jeszcze hydrofornię i w Dębogórzu, i w Suchym Dworze. Zmodernizować sieci tak, aby cały układ zaopatrzenia w wodę był jak najbardziej wydolny. Tych punktów programów pewnie mógłbym wymieniać jeszcze bardzo, bardzo dużo, bo jest ich bardzo, bardzo, bardzo wiele. Może jeszcze powiem o takim bardzo ciekawym, takim nieinwestycyjnym programie. Mamy pomysł stworzenia w naśladowaniu innych samorządów, stworzenia funkcji gminnego ogrodnika. Chcemy, żeby powstała funkcja, która będzie się opiekować wszystkimi terenami zielonymi w całej gminie. Uważam, że trochę tego w gminie brakuje. Nie mówię, że jest źle, ale fajnie jakby była jedna osoba, która ma pieczę nad całą zielenią gminną w całej gminie i robi to w sposób uporządkowany i zadbany. Czyli o estetykę również trzeba dbać. Gmina Kosakowo to jest gmina, która zamieszkana jest również przez nowych mieszkańców, którzy przybywają także spoza terenu Kaszub, ale niewątpliwie jest to gmina kaszubska, więc jak zawsze pytam, czy pojawią się także dwujęzyczne tablice, tak jak to jest w wielu kaszubskich miejscowościach i gminach? Na chwilę obecną jeszcze tego nie rozważaliśmy w żaden sposób, pojawienie się takich tablic. Na pewno gmina Kosakowo jest bardzo mocno związana z tradycją kaszubską, nie wspominając jakby o festynach kaszubskich, Dzień Jedności Kaszubów. Tak naprawdę bardzo kultywujemy język kaszubski i co najważniejsze, co nas cieszy, że młodzież, która uczy się w szkołach, chętnie uczy się języka kaszubskiego, chętnie bierze udział w różnych uroczystościach związanych z tradycją kaszubską. Natomiast nie wypowiem się w tej chwili na temat tablic dwujęzycznych. Na pewno weźmiemy to do dyskusji. Dobrze. Naszym gościem jest Marcin Majek, zastępca wójta gminy Kosakowo oraz kandydat na urząd wójta w zbliżającej się kadencji. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu, dziękuję.